Olka chciała przyjechać, no to gdzie by ją zalogować? Radio Conchita. Hej. No może z nią na łóżku spać, chyba się pomieścisz. Tylko że ona nie będzie chciała. No. Z tobą. No właśnie, ona w ogóle z nikim. A na ile by chciała ona to? Wiesz tam, coś jej motamy. Poza tym może jeszcze się i tam i mieszkanie załatwi, ale no wiesz, tam jakieś lokum, ale to trochę by potrwało. No a co ona tam już pod lasem ją wygonili? No nie wygonili, ale ile ma siedzieć, no. Niech się trochę przewietrzy. O. Nie wiadomo, czy ona w ogóle by tutaj chciała przyjechać. No ale dobrze, no zakładamy, że by chciała, to co? No. No ale tam to kto by mieszkał? Oj, no to by Bartek nocował, no to na problem. A ten by umarł tam sam. Oj, słuchaj. Ma się coś stać, to się i tak stanie. No to... Co do to, żeby z nich był 20. Jak on na rowerze tam jeździ, to oczywiście, że nie ma problemu. No. Oczywiście, że nie ma problemu. Miałby atrakcję przynajmniej. Ten Bartek cały. To jest twój syn, czy ty twojej córki? Oj. Także proszę Państwa, te rodziny takie, widzicie Państwo tam na Wileńszczyźnie i te kościoły, to takie problemy, że jeżeli nauczycielka mówi do dziecka, bo jest prawosławne, ty, jak to ona powiedziała, ruska co? Jakaś ruska świnia, no takie skrajne to są powiedzenia, ale wiecie Państwo. Jak... Brzydko nawet. Brzydko nawet, to no źle świadczy. Tak inaczej, to jest dyskryminacja zwyczajna. Tak, tak, tak. Wiesz, każdy ma prawo. Że dziecko się rozpłakało, dziewczynka pod tablicą. Oj, bo się Kosiusia. Ale wiesz, że za wszasz, ją wzięła. Za wszasz. Za co? No za głowę wzięła, no nie słyszałaś? Za wszasz. Także tutaj bardzo ciekawe. Piotr Pawliszcze. A tu jest u świętej Anny Pawlukiewicz. Ona ma bardzo dużo w internecie swoich, proszę Państwa, takich spotkań, wykładów moszalnych po prostu. I on nawet ciekawie mówi, ten Pawlukiewicz, no ale wiecie Państwo, o czym to ksiądz może mówić? O tym to ksiądz może mówić? On będzie wspierał swojego papieża, a popierał, a to, a tamto. No to niech on się zastanowi, ten ksiądz, czy on dobrze robi. Od książki profesora Kazimierza Maliszewskiego pod tytułem Krzyż i Orzeł. Rola chrześcijaństwa w dziejach kultury polskiej. Witam Państwa serdecznie. Książka Krzyż i Orzeł mówi o czymś niezwykle dla nas ważnym, a mianowicie, że sakrament chrztu przyjęty przez księcia Mieszka zadecydował o losie plemion żyjących nad Wisłą, Odrą i Wartą. W kontekście politycznym, cywilizacyjnym i kulturowym zdarzenie to uznawane jest za punkt przełomowy w historii polskiej państwowości i nie można go w żaden sposób przecenić. Przyjęcie chrześcijaństwa włączyło młode państwo w krąg kultury łacińskiej, która odtąd niezmiennie odciska swój ślad aż po dzień dzisiejszy, czyli już ponad 10 wieków. Z religią przyszła do Polski kultura i cywilizacja o ugruntowanych podstawach. Wejście do innej strefy kulturowej wpłynęło na język ojczysty naszych przodków i na ukształtowanie się języka polskiego w znanej nam postaci. Dzięki przybywającym do Polski duchownym powstały pierwsze szkoły. Klasztory stanowiły ośrodki życia intelektualnego i artystycznego. W ogromnym stopniu przyczyniło się to do kulturalnego rozwoju i powstania rodzimych elit. Wiara przyniosła wzory nowej architektury, rozwój rzemiosła, malarstwa, rzeźby. Z kultury chrześcijańskiej wyrasta polska literatura i muzyka.
Wszystko to jest nam mniej więcej wiadome, ale zebrane razem w książce Krzyż i Orzeł daje pojęcie, że bez wiary nie ma polskości. Może posłuchajmy, co o książce mówi sam autor, profesor Kazimierz Maliszewski. Otóż kultury polskiej, tak jak ją obserwuję, to po prostu trudno sobie wyobrazić. To jest to naturalna symbioza od samego początku, jak chrzest został przyjęty. Oczywiście ale był to problematyczny, pewien proces. No to nie przyjęta. Ja dzisiaj, jutro wezmę te pieniądze, ile ona tam potrafiła mi tam dołożyć. To nie stało się natychmiast. W momencie przyjęcia ślub przez mieszkań. Był proces, tak jak w historii procesy dotrwały. Inkulturacji, wejścia chrześcijaństwa, polską kulturę, polską cywilizację. Dawne myślenie, mitologia ospokajska, która też była bardzo bogata. Chrześcijaństwo tego nie zniszczyło, chrześcijaństwo potrafiło to jakoś owścić, używając zbytowego pojęcia. A więc widziałem to olbrzymą rolę chrześcijaństwa w procesie narodzin i integracji państwa polskiego oraz włączenia Polski właśnie w czasach piastów. I tym te cywilizacji zachodnioeuropejskiej i w tej cywilizacji właśnie ta Polska będzie dalej funkcjonować przez całe wieki, ale od dnia dzisiejszego po prostu wszyscy kryjmy w tych wartościach, jeśli mówimy polskość, to jednocześnie katolickość, nie wiem co drugiego. Bo i polskość była przyjaciółem. Polskość niekoniecznie oznaczała wąskie traktowanie naszego pojęcia. Ja nawet kiedyś się zastanawiałem na temat symbiozy tradycji chrześcijańskiej i tradycji narodowej. Tyle staropolskie na przykład to już się uwidacznia mocno z XIV wieku, później do XVIII wieku. Nierozłącznie tyle. Republika chrześcijana. Rzeczpospolita chrześcijańska. Rzeczpospolita po prostu rzecz wspólna dla wszystkich, ale jednak chrześcijańska. I to powiedzmy sobie było jako coś naturalnego. Ciekawe, że reformacja się nie przyjęła w Polsce, bo w Polsce nie dyskutowano za wiele na tematy teologiczne, jeśli chodzi o szlachtę. Szlachta miała takie swoje hasło. Ja w zimie chodzę w zimowych butach, w lecie. Ja ci coś powiem, moja kochana. Moja ty kochana parafianko. Ja pracowałam tutaj na Grochowskie, był taki brat, który i on miał w piwnicy troszeczkę metalowe rzeczy robił, karnicę. Jak ktoś się zawodził, on jechał i robił karnicę, to nie zawsze. Robił karnicę. I po prostu ja mnie słuchaj. I zatrudnił to, co. I on mnie tak zatrudniał, że w całym domu, ale na poziomie, otworzył sklep, bo miał taki pokój. Sklep butami. I tam były takie buty zimowe, ja w lecie zimowe, i tak chodziłem zimowe. Tak. Bo ludzie, to młodzi chodzą w butach zimowych. Ja muszę mieć to wszystko ubezpieczone, bo wiesz, jak nie śpina, to ona sama kopnie się, to a ja mam mogę wrażliwą, ja nawet trzy potrawy na pokazała mi. Nigdy nie biegałam po prawie wąso, bo się dało, że tu szkło, a to co. Ja miałam takie sprawiedliwienie, to jest dla mnie takie, dlatego ja mogę w lecie chodzić w butach, a chodzą. I to nawet jest te duże pieczęsy i pieczarny kwadą. A po co? I ta kultura polska mi się kojarzy, to najgłębsze pokłady religii. To się zwoja mam. Tak, no, noga codziennie myta po kilka razy. Ja proszę ciebie potrafiłam się 3-4 razy kąpać. Ja też potrafiłam mieszkać w akademiku na Anielewica. Proszę ciebie w lecie. I tam jest akademik. Tak, za biblioteką. To nie jest Anielewica, tylko to jest ulica... Obserwujemy wielkie zainteresowanie książkami o zdrowiu i o naturalnych metodach leczenia. Dlaczego tak wiele osób szuka pomocy w medycynie alternatywnej? Żyjemy przecież w czasach bardzo rozwiniętych medycyn, zaawansowanych technologii, jako z najnowszej generacji. Odpowiadając na to pytanie, musimy zauważyć, że ta nowoczesność wyrządza człowiekowi również ogromne szkody. Pośpiech, stres, zanieczyszczenie środowiska, a przede wszystkim zmiany, jakie nastąpiły w sposobach wytwarzania, przechowywania i przygotowywania pożywienia. Przemysł spożywczy stosuje obecnie kilka tysięcy toksycznych substancji. Co roku spożywamy 3 kg dodatków chemicznych.
konserwantów, polepszaczy, barwników, aromatów i stabilizatorów. Zobaczcie, ile ja dostanę. Także woda jest zanieczyszczona środkami używanymi w rolnictwie. A gdy chorujemy z powodu reakcji na chemikalia obecne w wodzie i żywności, zażywamy dodatkową porcję chemikaliów w postaci środków farmakologicznych mających uleczyć chorobę. A ja mam przetworzone, paczkowane, foliowane oraz zapuszkowane jedzenie jest pozbawione praktycznie wszystkich składników krzywych, za to pełne toksycznej no to gdzie on tam będzie? Świeżego, rak, może po serca? Jakimś czasie tam się zarejestruje. Oczywiście. Ale jemu przychodzi za godziny po prostu. Na odpowiedniej diety, no ile tam wysiedział, a ja mam jakiś tam na ubezpieczenie, ubezpieczenie, ale mam jakby takie wydatki, wydatki zatrudnienia, umowa o pracę. Bo ja tylko na to liczę. Autorka, wykorzystując kilkadziesiąt lat doświadczenia w krakowskim Centrum Onkologii, przekłada trudną wiedzę naukową na życie praktyczne. Bogate doświadczenie zawodowe autorka zawarła w przystępnej formie poradnika, który ostrzega, jaki tryb życia sprzyja chorobie nowotworowej i wskazuje czynniki ryzyka tak oczywiste jak picie czy palenie, ale również otyłość, nerwowość i przeciążanie organizmu. Czy oprócz pozycji rak nie czyta książek, odnajdziemy gdzieś jeszcze wskazówki? I tak, no mówią w ogóle, no tak też wiemy, nie? Jak się odżywiać, by wzmocnić naturalną odporność organizmu, podpowiada doktor George Markus. Jakaś klępa tu jeszcze przyjedzie. To niech oczyszczająca z toksyn i aktywizująca. No to ty nie wiesz ją obok siebie. Pozwoliła autorowi pokonać jeszcze można chorobę. Zrobić tak. Przez rok jadł wyłącznie surówki i pił 2 litry soku dziennie. W tym czasie jego nowotwór zniknął, przestały mu również doskwierać wszystkie inne wcześniejsze dolegliwości, jak cukrzyca i nadciśnienie. W książce Dieta Alleluja leczy raka dr Markus opisał swoją zwykłą historię i podzielił się sprawdzoną wiedzą. Żywieniu ratującemu życie poświęcona jest również książka niemieckiego lekarza dietetyka Michaela Hamma Stop dla raka, lepiej zapobiegać niż leczyć. Autor radzi, jak właściwie planować jadłospis, by zmniejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia raka i chorób serca, a także jak przez drobne zmiany w codziennych posiłkach dłużej cieszyć się zdrowiem, poprawić sprawność fizyczną i zwiększyć odporność organizmu. W książce Stop dla raka czytelnik znajdzie odpowiedź na pytanie, czym jest choroba nowotworowa oraz jakich produktów spożywczych ze względu na ich rakotwórcze działanie należy się ostrzegać. Wszyscy chcielibyśmy kupować wspaniałą, zdrową żywność produkowaną przez polskich rolników, jednak większość Polaków zmuszona jest zaopatrywać się w naszpikowane chemią produkty z hipermarketu. Arysia tak komentuje, że niestety, że bezdomny, żyjąc się wysoko przetworzonymi produktami, kumulują w naszych organizmach chemiczne związki, które odkładając się przez lata, stają się naszym śmiertelnym wrogiem. Książką, która w obrazowy sposób opisuje wojnę trucizn toczącą się w organizmie człowieka, jest pozycja Cerichalgon, dieta przeciwzapalna, jak w 28 dni przywrócić równowagę organizmu i poczuć się lepiej. Autorka ukazuje, jak nagromadzenie toksyn w organizmie prowadzi do poważnych chorób, łącznie z nowotworami, do szybkiego starzenia się, a nawet przedwczesnej śmierci. Najczęściej problemy. Ja wiem, Rysia, co ty gadasz, bo ty to byś nie pomogła, 5 groszy nie dała. Nic. Tacy są katolicy, no. Tacy są katolicy. Jeszcze tutaj jak historia z internetu, że jeszcze krzywdę zrobią, obgadają, dogadają. Zmniejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia takich chorób cywilizacyjnych jak cukrzyca, alergie czy nadciśnienie. A przede wszystkim także radio kończy. Przecież ja zawsze coś mam jadalnego. Niestety, dzieci pod wpływem reklam są szczególnie narażone na niezdrowe jedzenie. Jak pokonać ten problem, podpowiedzą bardzo dobre publikacje Liquidy Butter. Zamień chemię na jedzenie oraz zamień chemię na jedzenie nowe przepisy. Autorce, która większość dzieciństwa swych pociech spędziła u różnych lekarzy, udało się wypracować sposoby zdrowego żywienia, dzięki czemu jej rodzina przestała chorować. Przez wiele miesięcy śledziła uważnie etykiety produktów żywnościowych, badała ich skład i starała się odkryć, które ze stosowanych substancji
mają negatywny wpływ na organizmy dzieci. Dlatego, jeśli w rodzinie jest problem z alergicznym, to podatny na infekcję maluszkiem, warto sięgnąć do książek Egzamin chemii na jedzenie oraz Egzamin chemii na jedzenie, nowe przepisy. Przed mało znanych i niedocenianych produktów pozbawiających to produktów wpływ na nasze zdrowie. Jest wykorzystywany w kuchni naszych babci olej lniany. No nie mam obowiązku go niańczyć, ale jest głupi, bo on tam z tym Arturem. Jeżeli widzi, że wychodzimy, no to trzeba wojnić za nami, a nie tam gadać głupoty. Doktor Janny mówi, tak. Książka zadaje kłam twierdzeniu, że tłuszcz jest absolutnie niezdrowy. Także to są ludzie, którym się może i nie da pomóc. No widzisz. I tak im źle i tak niedobrze, ale ja myślę, że jak tacy bezdomni są na ulicy, to im powinno być dobrze. A oni jeszcze narzekają, także proszę do Matki Boskiej, proszę. Jakie tłuszcze są dla organizmu matki, wbrew temu, co sugeruje reklamy, takim tłuszczem jest na przykład margaryna. Książka Dieta olejowo-białkowa dr Janny Budwik. Oprócz wyników badań nad wpływem kwasów tłuszczowych i oleju lnianego na nasze zdrowie, zawiera również zasady diety i konkretne. Także miód jest jednym z najcenniejszych produktów spożywczych. Ale chyba nie zdajemy sobie sprawy, jak szerokie ma oddziaływanie. Miód oprócz wybitnych walorów smakowych ma silne działanie bakteriobójcze. Wobec bardzo wielu chorobotwórczych bakterii przeciwdziała różnorodnym schorzeniom gastrycznym, układu krążenia, oddychania, dróg żółciowych, przewodu moczowego i nerek, przeziębieniom oraz stanom zapalnym. Ojej! Miód ma ponadto wysokie wartości konserwujące w związku ze zdolnością do niszczenia bakterii i grzybów. Szerokie zastosowanie miodu w leczeniu wielu schorzeń przedstawia książka Miodolecznictwo Marka Czekańskiego i Sławomira Rusina. W książce znajdziemy także bardzo ciekawą charakterystykę różnych rodzajów oraz wskazówki, jak samodzielnie określić jego jakość. Czy czytelnik znajdzie coś w tej pozycji? No nie, ja ją wypuściłam tu, żeby w miarę wiedzieć. Tak, autorzy opisują lecznicze działanie miodu na problemy układu moczowego, nerwowego, trawiennego, oddechowego oraz bielizny. Oprócz konkretnych receptur na lekarstwa w książce Miodolecznictwo znajdziemy bardzo ciekawe przepisy na przetwory na bazie miodu, na przykład masło miodowe czy ser miodowy. Być może udałoby się położyć stanę wielu chorobom cywilizacyjnym, gdybyśmy przestawili nasze żywienie na produkty pozostające w możliwie naturalnej postaci. Szukając sposobów na poprawę zdrowia, nie możemy tracić z oczu najważniejszego. To Bóg uzdrawia. I w Jego moc jest nasze uleczenie. Przypominając nam o tym książki z serii Biblia leczy. Tak, ukazało się już wiele książek z tego cyklu, na przykład Biblia leczy bóle głowy, czy Biblia leczy przeziębienie i grypę. Warto tutaj wspomnieć o całościowej pozycji doktora Reginalda Cherry, Biblia leczy. Autor udowadnia mi, że w tekst Biblii są wplecione zdrowotne wskazówki, potwierdzone obecnie przez badania naukowe. Skuteczność tych wskazań potwierdzają także diety oparte o Biblię, jak na przykład dieta Alleluja. Sam doktor Cherry, który jest specjalistą w medycynie profilaktycznej, był świadkiem wielu cudownych uzdrowień, nawet w tak ciężkich przypadkach jak rak, choroby serca czy alergia. Właśnie taka idea, że nie można leczyć człowieka nie troszcząc się o zdrowie jego duszy, leży u podstaw medycyny świętej Hildegardy z Bingen, cieszącej się ostatnio ogromną i zasłużoną popularnością. Znana słuchaczom Radia Maria, wielka propagatorka medycyny świętej z Bingen, pani Alfreda Walkowska, tak mówi o tym w książce Powrót do harmonii. Wielu osobom Hildegarda pomogła i pomaga nadal w sposób prosty, skuteczny i prawny. Medycyna Hildegardy to coś więcej niż tylko system diagnozowania i leczenia chorób. To sposób na zdrowe, spełnione, szczęśliwe życie. Dzięki zastosowaniu jej nauk człowiek doznaje uzdrowienia ciała i duszy, a jeśli się na to godzi, następuje uporządkowanie jego relacji z Bogiem. Tak dokonuje się zamierzona przez Twórcę harmonia.
harmonia stworzenia. No tak, a te złodziejki, sadki, kępy, matka, skór, potem gdzie one chodzą w takie miejsca, żeby nikt nie widział w ogóle. Mówi książka Powrót do harmonii. I one tam wkładają. Dlaczego one w pokoju wychodzą z talerzami na wspaniałe? Na to robi się gafę, to szlachcianka, to na tyle nie? Ale wtedy, ona tyle wróci. Autorzy tego komiksu dokonali rzeczy nadzwyczajnie. Opracowali wprowadzenie do filozofii w formie obrazkowej. W sposób prosty, ale precyzyjny. Objaśniają młodemu czytelnikowi poglądy najbardziej znanych filozofów i wprowadzają w najważniejsze dyskusje zachodniej tradycji intelektualnej. Humorystyczny tekst i żartobliwe rysunki książki, komiksowe wprowadzenie do filozofii, wyzwalają dziecięcą radość w poszukiwaniu najważniejszych życiowych praw. Ja dziękuję pani redaktor za spotkanie. Drodzy słuchacze, zmierzamy do końca naszej audycji. Powtórzę jeszcze raz tytuły książek, o których rozmawialiśmy. Filozofia, co wyjaśnia, rozważanie o wychowaniu ojca profesora Mieczysława Alberta Krąbca. Seria płyt CD zatytułowana Rozmowy z ojcem Krąbcem. Dzieci, które widziały Maryję, Manuela Sisi. Opiec Sławiena Maryja, antologia polskiej poezji Maryi. Krzyż i Orzeł. Rola chrześcijaństwa w dziejach kultury polskiej. Profesora Kazimierza Malczewskiego. Brat nie czyta książek. Doktor Teresy Szczyty. Dieta Alleluja leczy raka. Dolcza Malkusia. Stop dla raka. Michaela Hamsa. Dieta przeciwzapalna. Czyli Kalbo. Zamień chemię na jedzenie oraz zamień chemię na jedzenie nowe przepisy Julity Bartek. Dieta olejowo-białkowa dr Joanny Budwig, Armina Grunewalda. Biblia leczy, Reginalda Czer. Powrót do harmonii, Alfredy Walkowskiej oraz komiksowe wprowadzenie do filozofii Michaela Patona i Kevina Cannona. Tych z Państwa, którzy nie zdążyli zanotować tytułów książek albo nazwisk autorów, zapraszamy na naszą stronę internetową www.praweksiążki.pl. Powtarzam www.praweksiążki.pl, gdzie znajdą Państwo wszelkie potrzebne informacje. A teraz konkurs dla uważnych słuchaczy dzisiejszej audycji. Kto prowadzi rozmowy nagrane na płytach Rozmowy z ojcem Krąbcem? Osoby znające prawidłową odpowiedź prosimy o telefon pod numer 81 534 99 66 lub 81 743 75 15. Kto pierwszy udzieli poprawnej odpowiedzi, otrzyma nagrodę książkową. Powtarzam numery telefonów 81 534 99 66 lub 81 743 75 15. Dziękujemy za uwagę. Z Panem Bogiem. Była to audycja z cyklu Czytać, aby być mądrym. To Radio Maryja jest czwarta. Prawdy, prawdy poszukać, prawdy jako chleba. Oto hasło na dzisiaj, tego nam potrzeba. Niech słowo znaczy słowo, a nie hasło puste. I nie bra odbita w szybie krzywych luster. Drodzy przyjaciele, Rodzina Radia Maryja. Jak pewno wielu już z Państwa zauważyło, od jakiegoś czasu raz po raz pojawiają się w mediach, nie tylko w mediach, ale także bo ta woda, ona się gotuje, to musiała być dobrze patrzeć jak te bąbelki. Ten makaron się nie ugotuje. Dlaczego? Że obecny rząd płaci na Radio Maryja. Powtarzam, że obecny rząd nie, to się ładnie ugotuje, wiesz. Godzinę postawi, to lider tak zwanej partii nowoczesna, Ryszard Petru,
powiedział, cytuję: trzeba robić wszystko, aby odciąć finansowanie państwowe na Radio Maryja. Koniec cytatu. Oczywiście jest to bezwstydne kłamanie. Radio Maryja, jak wiemy od samego początku, i to jest do skontrolowania nawet, jest utrzymywane przez jego słuchaczy, ludzi rozumiejących wagę ewangelizacji Polski i świata i wiedzących, jak bardzo ważne są media katolickie i rozróżniających media polskie od polskojęzycznych. Każdy umiejący odczytywać nawet podteksty, poszłyśmy tutaj do tego środowiska i 600 zł na oręż. 15 zł. A przez te kłamstwa chcą zniechęcić ludzi do mojego banku. Do wspierania, utrzymywania naszych mediów. Chcą doprowadzić, by Radio Maryja i Telewizja Trwam upadły. Ale widzisz, utrzymanie tych mediów dochodzących na cały świat kosztuje, to jest jasne, miliony złotych miesięcznie. Ale dla milionów słuchaczy, jeśli byliby oczywiście wszyscy odpowiedzialni i solidarni, to niewielka suma każdego miesiąca od każdego słuchacza i telewidza pomoże, że te media nie zamilkną, ale zrobią dużo dobrego dla Polaków w Polsce i w świecie. Jeśli ci z tych partii Platforma i Nowoczesna kłamstwem walczą z Radiem Maryja, to pytam się, czy w innych sprawach mówią prawdę? Czy są wiarygodni? Czy kłamcom można powierzać losy ojczyzny? Wciągnijcie Państwo sami wnioski z tego. I bądźmy mądrzy. Nie miejmy też niechęci do ludzi, do żadnych ludzi. Módlmy się za nich, była ale tutaj miejmy pani niechęć profesor Brown to wystawiała jakiś rzeźby, ale ona chyba była na tych telewizjach. Nawet się nie przyglądałam. Ale zła Brown, nie tolerować. Dziękuję serdecznie. To. No i potem były nagrody. To była inna impreza, ale myśmy tam weszli. Słucham? Gazety, tak jak Polityka Wprost, takie ciekawe, te kolorowe, takie droższe. I Kuligowska z TVN, taka krótko ścięta blondynka, szuplutka, bardzo taka piskata o niskim głosie, bardzo znana i tak ładnie ona to poprowadziła. Artyk nagród było bardzo dużo, dyrektorki gazet przychodzili, kierownicy, nie spotkali, ale brali nagrody. Jedna gazeta mejsarska była tutaj. Tam na górze jakieś. Także proszę Państwa, Radio Koncik. No, miało być co innego. Nawet ten katolicki, ja już ja tam chodziłam na wymiadowo, a mi to już nie podoba. No ja miał to tak. Nie ma życia, no nie ma życia. Widziałaś jak Białymstok? Nie, jak śpiewają w cerkwi, siła! A tutaj to więc. Jest tak, jak te żebraczki takie, wiesz. Na tej miodowej. U tych grekokatolików. I jeszcze tam babka raz, te spotkanie w roku, bo muszę powiedzieć, że prawosławni dawno nam mają, bo myśmy zdradzili, bo my takie żadne żywią. Ale Dumne wiersze wisał nogi, i w tym szpitalu, i kto szablem ojcze.
trójkę. Ciach, ciach, ciach! Ryba, piła. Hasło honor i ojczyzna i ruszała w pole wiara. I ruszała wiara. Ja tak tańczyłam, to jedna powiedziała, że tańczówkę robię. Ja domyśliła się. Galerie na piętrach. Ogromne galerie. Pięć osób
osób zatrzymanych w ubiegłym tygodniu w związku z aferą reprywatyzacyjną w Warszawie trafiło do aresztu. Sąd okręgowy we Wrocławiu w części uwzględnił wniosek prowadzącej sprawę dzikiej reprywatyzacji w Warszawie. Wrocławskiej prokuratury regionalnej zdecydował o aresztowaniu na 3 miesiące 5 z 6 osób, wobec których prokuratorzy wnioskowali o zastosowanie aresztu adwokaci. Z zarzutami, a z nami jest wiceminister sprawiedliwości i przewodniczący komisji weryfikacyjnej do spraw dzikiej reprywatyzacji, pan minister Patryk Jakiszaj. Proszę, panie ministrze. Panie ministrze, ta sprawa prowadzona jest, jak rozumiem, czy będzie dwutorowo. Pierwsze to są działania prokuratury, organów ścigania, a drugie komisja weryfikacyjna. I ona była wściekła i I Anita nie chciała pójść do galerii Opera, bo ona zobaczyła, ona nie wiedziała jeszcze, że za ścianą jest cały ten kelnerzy przygotowany, jest catering ogromny i na gorąco było, co tam było, i na gorąco było, tak, i na zimno, i z tej strony, i z tamtej, myśmy potem na okna tam wychodziły, sobie siadały, i ta matka z córką siwa taka, podobna do pani Lenki, takiej postępnej, myśmy wiedziały, z tą dupą latała, taką szeroką dupę miała i 4 koty. Mówi, ten kot ma ścicę do tego, ja muszę to drzwi zamykać i mam tabletki antykoncepcyjne. Ja mówię, pani Oleńko, oczywiście, bo jakby się te koty rozmnożyły, ta pani sobie wtedy nie dała rady, ale ona była bardzo szybka, ta Oleńka. I proszę ciebie, pół roku mieszka teraz pod Dębica w Kołowodzie, a pół roku mieszka w mieście. Bardzo tanio ma pod Dębica. Ona ma wszystko wyliczone, wyważone, a to pewnie i córkę, dziecka. No, pani Oleńka. I ta siwa saskie, ja wiem, to pani Oleńka, ale taka mniejsza, jak taka jakaś. To jest jej dom. Taka jakaś w ogrodzie. No coś takiego i tam jest tanio wszystko i ona te wszystkie koty w pudła bierze i jedzie autokarem. Pani Oleńka. No i tam facet na nią przypadł, ona tam na te okienka wystawiła, a ona biedna, wiesz, nie miała co wymyślić. A czy pani wie, co to jest, to może z papieki nad biegatami? No wystraszył się. Komisja weryfikacyjna jest właśnie próbą przełamania tego typu narracji. Narracji, że jak już się wydarzyło jakieś przestępstwo, to generalnie to winni są ci, którzy są kosztem się dorobiono gigantycznego majątku, a nie złodzieje. To tak jest typowe dla III Rzeczypospolitej. I jeżeli komisji uda się wypełnić tam liczne zadanie, to okaże się, że nie będzie tak jak zwykle, że grupy przestępcze wygrały, tylko że tym razem państwo stawi temu czoła. Panie ministrze, padają zarzuty ze strony zwłaszcza Platformy Obywatelskiej o tym, że jest to komisja polityczna. Niektórzy porównują to do działania bolszewików. Jakie umocowanie ma ta komisja i jakie prerogatywy, jakie możliwości ma ta komisja weryfikacyjna? Skąd te zarzuty? No, to się już nie dwoje lat. Komisja weryfikacyjna będzie miała możliwość zmiany decyzji dotyczących tych nieruchomości. To znaczy, tak naprawdę komisja będzie miała 3 możliwości. Pierwsza możliwość to znaczy uznać jakąś decyzję dotyczącą konkretnej nieruchomości za właściwą i to wylegitymizować. Druga możliwość uznać za niezgodną z prawem. Jeżeli ta nieruchomość znajduje się w rękach pośredników, to wtedy nieruchomość zwrócić do prawowitych właścicieli. Bądź trzecia możliwość, to znaczy nieruchomość została zwrócona niezgodnie z prawem, ale została kilka razy przehandlowana. To wtedy nie będzie mogła koncentrować na osobach, które do kamienicy tę nieruchomość nabyły. No, sympatyczna, nie chciała potrafić być sympatyczna, ale dość legalnie na tym zarobiły. I wtedy komisja będzie miała możliwość nałożenia na tą osobę. Na tym procesie wielomilionowe odszkodowań, czyli jednym słowem, jeżeli dana osoba X dorobiła się jako dewotka, to by chciała mnie chyba zamordować. Ale jak widzi, że to daleka droga do tego, to niech ona tej córki swojej pilnuje.
że no po prostu nie da się już nic zrobić w tej sprawie reprywatyzacji. A my chcemy udowodnić, że... Nawet nie wiemy, jak one się nazywają. Matka z córką. I wszędzie są, jakie premiery w kinach. No to one się wcisną. No ta w internecie wysłucha to. Chociaż nie jest to droga bardzo łatwa, no bo jak Państwo widzicie, głównym... A i matka taka wyćwiczona, by ją czytała, ona to tak oczywiście jak wygląda, że ona nie wie. To są środowiska prawniczych, nie wie o co chodzi, a tak to ona nie wie. To są bardzo słabe środowiska, które miały być powiązane z warszawskim ratuszem, w którym rządzi Platforma Obywatelska. I oczywiście ta walka nie będzie łatwa, bo... Naszym zadaniem jest to, aby ten... Panie ministrze, czy to jest tak, że działały tutaj układy mafijne? Układy mafijne są wtedy, gdy takie grupy mają powiązania z władzą, czy władzą, no na przykład urzędniczą na poziomie samorządowym, czy państwowym, czy też no jedną z władz, jaką jest władza sądownicza. Starsi zapewne pamiętają taki włoski serial Ośmiornica, gdzie był komisarz Catani, który też rozwiązywał takie różne sprawy. Czy mieliśmy do czynienia z czymś takim, z układami mafijnymi, czyli związkami różnych grup cwaniaków, szmalcowników, którzy mieli zabezpieczenie, parasol, krycie, współdziałanie ze strony którejś z władz? Nie ma żadnych wątpliwości, że to była zorganizowana grupa przestępcza, że to była mafia, że to z udziału prominentnych członków władzy czy sędziów, no nie udałoby się tego zrobić, nie udałoby się tego procesu zalegitymować. Ja się chcę przypomnieć, że prokuratorzy do Rządu Platformy Obywatelskiej mieli pełną wiedzę o tym, co się działo w Warszawie, a mimo to wszystko umarzali się w tej sprawie, chowali pod dywan. Udawali, że nic nie wiedzą, nie słyszą, tak samo centralne biuro antykorupcyjne na czele rządów Platformy Obywatelskiej. A już jakby najlepszym dowodem jest to, że sami politycy Platformy Obywatelskiej czy ich rodziny się zrobiły na reprywatyzacji. No jak to jest, że wśród polityków Prawa i Sprawiedliwości nie ma ludzi, którzy się dorobili na reprywatyzację, a wśród rodzin polityków Platformy się tak znajdują, to w tym niestety rodzina również prezydent Warszawy, która no, mówi, że nic nie wiedziała, nic nie słyszała, a jej rodzina brała udział w procesie reprywatyzacji. No to jest po prostu pewnego rodzaju kabaret, ale najważniejsze jest w tym wszystkim to, żeby zrozumieć, że tak naprawdę my nie mówimy o Warszawie. Takie reprywatyzacje, czy podobne złodziejstwa, takie układy polityczno-prawnicze, to praktycznie są w każdym powiecie. One, bo to może nie chodzi już o reprywatyzację, ale o inne układy, które reagują na całej reszcie społeczeństwa. I polskie państwo jest dużo słabsze niż mogłoby być, właśnie dlatego, że Polska przez lata była państwem do sprawia. I to, co my w tej chwili próbujemy zrobić, to sprawić, żeby to nie ludzie, tak jak w Warszawie, gdzie zwykłe rodziny bały się, że zostaną wyrzucone z domu, tylko żeby to przestępcy wreszcie zaczęli się bać, bo państwo, autorytet państwa, to sfera imperium sprawiedliwości, zaczyna działać poważnie. Państwo odzyskuje tą swoją właściwość, jaką jest wymierzanie sprawiedliwości. Mówimy o krzywdzie ludzkiej, mówimy o brutalnych działaniach czyścicieli kamienic. Pani prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz jest, jak pan wspomniał, beneficjentem tej warszawskiej reprywatyzacji. Hanna No niestety tak. I najgorsze w tym wszystkim jest to, tak, że również pani prezydent uznaje, no ale wiesz, ona musi odpowiedzieć dla siebie, to nie ma tak. To ja nie wiem, jak to nazwać, już jak nie taka tutaj arogancja władzy, ale też chyba to jest najważniejsze. To znaczy taki po prostu strach. Strach przed tym, żeby odpowiedzieć na trudne pytania.
Bo przecież, no pamiętajmy, no decyzje administracyjne, no podpisuje prezydent miasta stołecznego Warszawa. Tymi decyzjami były zwracane te nieruchomości w ramach grudzińskiej reprywatyzacji. Dlatego to zachowanie pani prezydent najlepiej świadczy o sensie powstania tej komisji, ten jej strach i próba ucieczki od odpowiedzialności. A jakie państwo mają jako komisja, która no jeszcze się w całości nie zebrała? Prawo i Sprawiedliwość wyznaczyło już członków tej komisji. Pan jest przewodniczącym. Czekamy jeszcze na członków z innych partii politycznych. Ale jakie ma możliwości taka komisja wezwania kogoś przed swoje oblicze? Jak on powie, ja bardzo dziękuję, uznaję, że to jest działanie niekonstytucyjne. Jestem w tym momencie tym, który ocenia prawo. No i stwierdza, nie stawię się, bo uważam to za działanie bezprawne. Czy w ogóle tak może postąpić obywatel w stosunku do tej komisji? Czy obywatel ocenia coś jako działanie prawne, bezprawne i się na przykład nie stawia, jak ja dostanę jakieś wezwanie, to ja mogę sobie powiedzieć, że to jest wezwanie pozaprawne, w związku z tym możecie mi nadmuchać, tak? Ojcze, no to mniej więcej jest tak, że to jest mniej więcej tak, że gdybym ja uznał, że ja, to znaczy to jest mniej więcej tak, że ja bym próbował sobie wybierać, które prawo mnie obowiązuje, a które nie. Czyli na przykład Sejm uchwalił kodeks wyborczy, jakiś nowy, przepraszam, kodeks drogowy, jakieś nowe prawo. I na przykład jak zatrzyma mnie policja, to ja uznam, a jeszcze to prawo mnie obowiązuje. To ja mogę przestrzegać prawa, ale na przykład jak wjeżdżam w typowe miasto, to już prawo do szkody wykroczeń mnie nie obowiązuje, bo to ja sam będę oceniał, jakie prawo mnie obowiązuje, jakie mnie nie obowiązuje. No, gdybyśmy wyszli z takiego założenia, z jakiego wychodzą politycy Platformy Obywatelskiej, że sami sobie wybierają, które prawo jest dla nich, które prawo ich obowiązuje, a które nie, no to znaczy, że mamy już kompletną anarchię w państwie. To nie tylko Polska jest państwem bezprawnie, ale jest wręcz jakimś takim tworem dalekim od autorytetu, o którym możemy mówić w przypadku prawdziwego państwa. A jak w tej próbie anarchizacji, jakie narzędzia ma państwo, jakie narzędzia ma ta komisja? No to państwo wcale nie musi być bezbronne. To znaczy, po pierwsze komisja ma możliwość nakładania kar ustawowych na osoby, które się nie stawią przed komisję. No i to będą kary, które pójdą na poczet według ustawy o komisji. To są kary, które pójdą na poczet osób poszkodowanych, które prywatyzacji. A to jakiej wielkości takie kary, panie ministrze, mogą być? Znaczy my zastanawiamy się nad tym, jak to zorganizować, czy przypadkiem nie będzie potrzebna nowelizacja tej ustawy, żeby to były kary o dużo większej sile, bo komisja może wielokrotnie nałożyć karę o wysokości 10 tysięcy złotych, ale ja rozumiem, że za ludzi... To chyba nie zrobi wrażenia. To prawda, to jak my to rozumiemy, że ustawiamy się nad nowelizacją tej ustawy, ale oprócz tego, i o tym powiedział prokurator krajowy Bogdan Świeczkowski, że to jest artykuł 231 kodeksu karnego, który mówi o tym, że urzędnicy państwowi mają obowiązki wypełniać postanowienia prawa. No i jeżeli pani prezydent będzie odmawiać zastosowania się do prawa, no to wtedy można sprawdzić, czy nie została złamana ta przesłanka z artykułu 231 kodeksu karnego. No i wtedy pani prezydent, jeżeli by prokuratorzy po badaniu uznali, że ona jednak łamie to prawo, no to wtedy zgroziłaby jej odpowiedzialność karna i tu już nie ma żartu. No ale gdyby tak była doprowadzona siłą, no to wówczas zdaje pan sobie sprawę z tego, że być może o to też chodzi, żeby zagranica widziała takie obrazki, bo na pewno podobnie jak pielgrzymka Donalda Tuska po ulicach Warszawy nie obyłoby się bez kamer. Chodzi o to, żeby nam prowokować. Ale z drugiej strony, no my nie możemy też pozwolić na to, żeby sobie robić żarty z polskiego państwa. Jeżeli my obiecaliśmy, że odbudujemy państwo, że skończymy z państwem teoretycznym i powrócimy do państwa, które naprawdę będzie prawdziwą wspólnotą narodową, która będzie miała znaczenie, jak będziemy odbudowywać siłę tego państwa, no to nie może być równiejsi. No fundamentem każdego silnego państwa powinno być to, że wszyscy jesteśmy równi wobec prawa. No co to jest za państwo, w którym politycy mogą sobie wyznaczyć inne standardy niż w stosunku do
Platformy Obywatelskiej, to żadne prawo nie obowiązuje. No, my jako państwo nie możemy do tego dopuścić. Panie ministrze, kiedy komisja zacznie działać i kiedy spodziewa się pan skompletowania całego składu i czy wszystkie partie polityczne zaproszone do uczestnictwa w tej komisji wezmą w niej udział? Mam nadzieję, że to zapowiedział marszałek Sejmu, że członkowie komisji zostaną wybrani na najbliższym posiedzeniu Sejmu. I wtedy nie będzie żadnych przeszkód, żeby komisja rozpoczęła działania. Mam nadzieję, że te drosiły i ruszymy już bardzo szybko do pracy. Bo jestem po to, żeby tą pracę tak zorganizować, żeby tak się stało. To do tego, czy przedstawiciele wszystkich klubów będą w tej komisji, to według zapowiedzi tak, na pewno są miejsca dla przedstawicieli wszystkich klubów. Panie ministrze, zatem czekamy na powołanie członków komisji przez Sejm. No i na pewno do tej sprawy w toku prac będziemy wracać. Jednym ze świadków zapewne będzie Hanna Gronkiewicz-Waltz i to będzie głośna sprawa. Bardzo dziękuję, panie ministrze. Dziękuję uprzejmie. Szczęść Boże. Wiceminister Sprawiedliwości Patryk Jaki, szef Komisji Weryfikacyjnej do spraw dzikiej reprywatyzacji w Warszawie, był naszym gościem. Specjalista do spraw bezpieczeństwa sieciowego, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej, nasz gość. Witam serdecznie, panie doktorze, szczęść Boże. Szczęść Boże. Panie doktorze, koniec ubiegłego tygodnia, weekend i ataki hakerskie na wiele krajów, wiele organizacji, no między innymi system informatyczny brytyjskiej służby zdrowia, hiszpańskie sieci telekomunikacyjne, zamykane były szpitale, przychodnie, bo nie było dostępu do danych medycznych. Premier Wielkiej Brytanii mówi o tym, że nic nie groziło danym medycznym pacjentów, ale te utrudnienia się pojawiły. Zresztą jak jest naprawdę, czy groziło, czy nie groziło, to pewnie też się nie dowiemy. Skąd ten nagły atak, łącznie 230 tysięcy komputerów w kilkudziesięciu krajach? Ta liczba zresztą rośnie. Ja słyszałem o 99, ale to jest już chyba przestarzała dana. Te dane zmieniają się z czasem, dlatego że w tej chwili już mamy do czynienia z pewnymi mutacjami tego robaka, tak należy to określić, który rozpoczął tą widoczną część infekcji, tak jak ojciec wspomniał, w piątek, to była powiedzmy 7-8 rano, wtedy jakby się uzewnętrznił, ale tu wydaje mi się, że należy jedną rzecz powiedzieć. Mówi się o około 200 tysiącach, tam nieco powyżej infekcji, no to obiektywnie rzecz biorąc to nie jest dużo. Już wyjaśniam. W niedalekiej historii, bo gdyby popatrzeć na ostatnie, powiedzmy, choćby 2 lata, mieliśmy robaki, wirusy, malware, jakkolwiek by to zwać, złośliwe oprogramowanie, nazwijmy to umownie, które infekowało miliony maszyn. Tyle, że te infekcje nie następowały tak nagle, nie było po prostu takiego skoku, nagłego wzrostu tej liczby, a druga rzecz, że te infekcje pozostawały zwykle niezauważalne. I może się wydawać, że tutaj mamy do czynienia z jakąś wielką sprawą. Obiektywnie nie jest to wielkie, choć trzeba, że nagłe.
Natomiast przyczyna, no przyczyna zawsze jest ta sama. Każde oprogramowanie zawiera pewną ilość błędów. No te błędy osobną kwestią skąd się biorą, ale gdy są naprawiane przez producenta, no to wydawałoby się, że zdroworozsądkowym obowiązkiem użytkownika jest, o ile to możliwe, tu też są pewne niuanse, które należałoby wyjaśnić, ale to może później. O ile to możliwe, należałoby takie poprawki bezpieczeństwa instalować. No i na lukę wykorzystywaną do infekcji przez tego robaka, o którym tu rozmawiamy, poprawki bezpieczeństwa były dwa, jeśli nawet nie trzy miesiące temu. No, czyli chyba tak samochcąc, powiedziałbym, zostali dotknięci ci, którzy faktycznie zostali tym dotknięci. W większości przypadków. Ale to znaczy, że co? Że te sieci odpowiednika na przykład NFZ polskiego w Wielkiej Brytanii, że hiszpańska telefonika, że rosyjska sieć komórkowa Megafon, czy niemieckie koleje nie zaktualizowały sobie łatki? Nie mogę tutaj mówić o szczegółach dotyczących poszczególnych przedsiębiorstw. Te rzeczy jeszcze jakby nie są nam znane tu w całej rozciągłości i pewnie nie każdy je ujawni, bo by musiał się nierzadko wstydzić. Ale podam może dla przykładu fakt, że ten robak rozprzestrzenia się przez usługę udostępniania plików i drukarek w sieciach Windowsowych. Z założenia ta usługa została przewidziana dla lokalnych sieci. Tymczasem można znaleźć informację z 20 któregoś kwietnia, chyba 8 kwietnia, choć nie jestem tutaj pewien. Jeden z researcherów, jeden z badaczy bezpieczeństwa zrobił taki nie jakiś bardzo restrykcyjny, taki eksperyment, w którym postanowił poszukać komputerów, które mają publiczny adres IP, a więc podpięte są z pełnym dostępem do internetu i mają włączoną tą usługę i znalazł ich ponad 4 miliony. Czyli tu widzimy skalę pewnych zaniedbań, gdzie coś, co jest przewidziane do użytku lokalnego, jednak jest do dostępu publicznego. Druga rzecz jest taka, że wszystko, każdy temat bezpieczeństwa jest to temat, który należy rozważać w kategoriach zarządzania ryzykiem. Wiadomo, że serwisowanie oprogramowania i sprzętu kosztuje. I gdy mam w użyciu, w zastosowaniach produkcyjnych systemy o niewielkim znaczeniu, może faktycznie mi się nie opłacać ze zwykłej ekonomicznej kalkulacji utrzymywać ich w należytym stanie. Gdy koszt posprzątania po katastrofie jest mniejszy niż koszt utrzymywania, powiedzmy, takiego stanu należytego, no rozsądne jest, że każdy przedsiębiorca wybierze ten wariant, w którym godzi się na obiektywnie zaniedbania, choć jego biznesowi to nie grozi. No, może przestój dnia pracy jest tańszy niż utrzymywanie tych systemów na należytej gotowości przez dłuższy czas. Mam nadzieję, że wszyscy, którzy zostali dotknięci akurat tym atakiem, no liczyli się w tym. Część... Trochę przykro, jeśli dotknął on tych, którzy się tego nie spodziewali. Część ekspertów łączy ten atak z grupą hakerów The Shadow Brokers, która może być związana z informatykami pracującymi niegdyś dla amerykańskich służb specjalnych. Tam mowa jest o tym, że użyto m.in. fragmentów algorytmów, za pomocą których amerykańska agencja NSA włamuje się do innych sieci komputerowych. Była też mowa o okupie za udostępnienie kodu do odblokowania zainfekowanego komputera. To była ta waluta bitcoinowa, wirtualna, $300 na konto to bitcoinowe i, no i masz odblokowany komputer. Znaczy, Brokers jest to inicjatywa, która ujawnia pewne mechanizmy, które były dostępne dla amerykańskich służb. No dzień dobry, panie Lewandowski. No i jak pan to tam sytuację się przedstawia? Bezpieczeństwem naszych instytucji, tych powiedzmy prywatnych, ale tych instytucji również tak publicznych. A pieniądze nie jest tajemnicą, jeśli poprawka? Popatrzy się na ogłoszenia przetargowe, a to że nasze instytucje publiczne stoją oprogramowane
zdecydowanie amerykańskie. Więc. Na wieczora, daleko oczywiście. A jak nie, to jutro, ale powinni się. To jak będą, to pan mi weźmie, dobra? Tam do... Być może w jakiejś części też mają wgląd. Okej, okej, no dobra. I tego. I teraz tak, panie Lewandowski, nie wiem, czy pan wie o tym, że pan nie jest sam na tej budowie. Bo wtedy, jak ja jestem na przykład w niedzielę, to już tamten Rysio tam poszedł do tego dyrektora, coś tam chyba Gdaka.